Cześć, witajcie. Talerzujemy, znaczy nie, w sumie to... No niby talerzujemy też, ale z głębszym razem. Jest tu tyle pozostałości, czyli słomy z kukurydzy, no i obornik 40 ton na hektar, że na wszystkie 6 ław nie byłem w stanie robić, bo próbowałem od miedzy, co prawda to był taki no słomiasty, jak to zawsze z brzega z początku, no ale nie dało się, tak się pchało co chwilę, że no bez sensu była ta robota, więc dwie łapy wyjąłem, robimy na 4 łapy, no i się nie pcha i ładnie się uprawia, docina to, wgniata wszystko ładnie w ziemię, daje radę 7,5 jeździć tak w miarę na spokojnie, obrot 1400-1500. Dobra, ale tu mamy takie spore wzniesienie, więc no, zobaczymy, czy nie trzeba będzie redukcji. Głębokość pracy jest to około 40-50 cm. Tu było 3 lata temu głęboszne zrobione. Był jęczmień, później pszen, żyto, no i kukurydza. No i teraz będzie na wiosnę kukurydza. W ten sposób, jak zrobimy głęboszem i stależówką teraz, no to już jest pole gotowe no, do siania, można powiedzieć. Wiadomo, że z wiosny trzeba będzie to tam delikatnie doprawić, aby ogrzać ziemię i trochę tych kwasów, które tam jakieś powychodzą, zniszczyć, no i będzie można siać. Coś zaczyna też padać minimalnie. Tak na razie mocy nie brakuje, no wiadomo, 4 łapy to już jest nie to co 6. Tu troszeczkę będziemy mieli za chwilę trzecią klasę ziemi, to może mieć ciężej tam pod końcem pola. No i tu mamy cały czas takie wzniesienie, dosyć spore, ale na razie daje radę. Na wszystkie łapy by tak ładnie nie szło. Tu mamy dużo, akurat po kombajnie był ślad, dużo tych liści, nie liści, ale wszystko ładnie przemieszane. Z wchodzeniem głębosza nie ma problemu, bo wiadomo, talerzówka jak z tyłu jest, no to już dusi. Nawet jak nie było, znaczy jak już były bardzo zdarte dłuta w głęboszu, to z talerzówką wchodziła, bez talerzówki nie było w ogóle roboty. Bo talerzówka swoje, wiadomo, waży, to dusi to. Dodusi nam tego głębosza. No i ładnie to pogniatane, pocięte. Jak to przeleży do wiosny, to już w ogóle ta słoma będzie taka bardziej poddatna i po zasianiu będzie bardzo mało tej słomy. Taka uprawa i można by tu pszenicę siać, ale plan jest jeszcze kukurydzę. Jeszcze jeden rok, żeby zasiać. A pszenicę może w następnym roku, no zobaczymy, jakiś podozen będzie. Ale to był pierwszy rok dopiero, o, mówię, coś ciężko, czy się zapycha, czy nie, a tu już zaczyna być trzecia klasa ziemi. Mały problem z traktorem, obawiałem się, że coś się ze skrzynią dzieje, bo przestała mi jedynka działać, a to się okazał luz na widełkach. Jedna trzecia elektrody załatwiła sprawę. Do tego wymieniłem akumulator hydrauliczny, bo tutaj na półbiegu cestra się szarpało. Teraz jest to wszystko ładnie płynnie, jak nowe, można powiedzieć. Po skasowaniu luzu na widełkach w ogóle jest o połowę mniejszy luz na dźwigni od biegów, więc jest dużo, dużo lepiej. Oj. Jednak trzecia klasa, trzeba się trochę rozpędzić. Jak już wejdzie, to wejdzie, to idzie. Wiadomo, na 6 łap byśmy tak nie pogonili, te 7 ponad, prawie 8. No ale jak mamy 4 łapy, to też nie ma tragedii. To są 4 łapy na 3 metrach szerokości. Tu jedynie na 6 łap to można robić tylko i wyłącznie, jeśli jest czyste pole, czyli bardziej takie, o, jakby było zbierane kukurydza na kiszonkę. Bo tutaj słomy nie ma, ona się nie spiętrza, nie pcha się.
No i pola po zbożach, no tak, czy nawet i po rzepaku, znaczy w sumie nie robiłem jeszcze, ale myślę, że po rzepaku znowu tu nie ma po co robić gąboszek. No ale raczej by dało radę, bo to rzadka jest ta słoma. I po zbożu, no ale to też nie może być słoma po kolana, bo to no jest 6 łap na 3 metrach, no to jest dosyć gęsta tych łap. Ładną robotę robią, ładnie to podnosi tą ziemię, ale jednak to jest gęsto te łapy. I spiętrze o ramę. No ale to jest sposób, jak prawie coś tak jak teraz, no bo jest tych pozostałości jeszcze trochę gnoju, tej słomy też jest, ale tak jak teraz to... Jedna łapa, dwie łapy wyjęte i można robić. Na bocznych łańcuchach jest rozkręt, znaczy łańcuchach, no tych takich, no łańcuchach to nazwijmy, to nie łańcuchy, no ale na boki, żeby nie latał cały sprzęt, to jest rozkręcone. No, będzie widać, ile on pracuje na boki teraz, jak skręcam, o. Z tego względu, że w razie uderzymy w kamień, no to jak jakaś, o właśnie, a propos kamienia, jakieś tam jest zawsze możliwość przesunięcia się gębosza, nie dostaje od razu tak bezpośrednio łapa całego uderzenia. Trochę głębo się przesunie cała maszyna, trochę na kołach zawsze i łagodniej przechodzi. Też nie tak dobrze uderzy dużego kamienia, to zetnie śrubę. Ale już jest mniejsze prawdopodobieństwo. Jak tak robię, że on może pływać na boki, to rzadko kiedy mi zetnie śrubę. A tak jak bez tego, to było dosyć często. Jesteśmy na samym dołku i troszeczkę mu krawo i zaczyna łapać poślizg i zaczyna mieć ciężej. I tak, 2,5 hektara, jaki tu będzie czas pracy tego. 1,5 hektara na godzinę jestem w stanie zrobić. Hektara na godzinę, więc no 2 godziny prawie się zejdzie, bo poprzeczniaki to wszystko porobić, to 2 godziny będzie roboty. No nic, dobra, działam. Pole przygotowane do wiosny, na razie.